Starogardzkim Centrum Kultury odbył się 9. Wojewódzki Konkurs Śpiewania Kolęd, Pastorałek i Piosenek o tematyce świątecznej. W konkursie wzięło udział 15 zespołów oraz 6 solistów. Jurorzy przyznali następujące nagrody. W kategorii zespoły przyznaliśmy nagrodę następującym zespołom. Trzecie miejsce otrzymuje Publiczne Katolickie Gimnazjum w Starogardzie Gdańskim. Drugie miejsce zajął zespół Zuby Kociewskie. Pierwsze miejsce otrzymuje Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie. W kategorii soliści. Trzecie miejsce otrzymuje Aleksandra Ludwiczak z 1410 Środowiskowego Chłopca Pracy w Ostrówie. Drugie miejsce otrzymuje Jakub Suski z Publicznego Gimnazjum Podwyższkowe. Pierwsze miejsce wędruje do Barbary Miętus ze Słupskiego Chłopca Pracy. Mamy już nagrody specjalne. Jest to nagroda ufundowana przez Krajowego Duszpasterza OHP księdza Jarosława Stroki, która wędruje do rąk Ośrodka Wsparcia Miejskiego Ośrodka w Starogardzie. Nagrodę specjalną otrzymuje również ufundowaną przez prezydenta miasta Starogard Gdański Publiczne Gimnazjum w Lubichowie. Trzecią nagrodę specjalną, ufundowaną również przez prezydenta miasta Starogard Gdański, otrzymuje Środowiskowy Chłopiec Pracy w Gdańsku 11-6. Gościnnie wystąpili uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego pod kierownictwem profesora Jerzego Hazuki. Zakończył się 9. Wojewódzki Konkurs Śpiewania Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Należałoby tak w skrócie podsumować tę właśnie edycję. No więc tegoroczna to już jest 9. edycja tego konkursu, który realizujemy we współpracy ze Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim. Już po raz 8. pierwsza edycja odbyła się w naszym Chówcu. W tym roku w konkurencji startowały 16 zespołów i 6 solistów. To nie tylko konkurs uczestników z Pomorza, z województwa pomorskiego. Tutaj są także spoza województwa. Tak, spoza województwa, szczególnie spoza województwa to są ochotnicze chówce pracy z różnych jednostek komendy głównej, ale też tu i ze Starogardu występują nie tylko nasz chówiec, ale z gimnazjów i szkół podstawowych i szkół z terenu powiatu.
tu z terenu miasta i powiatu, szkoły gimnazjalne oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, czy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Także chcemy, żeby ten konkurs nie był tylko ściśle konkursem walki o pierwszą, bym to tak nazwał, nagrodę, ale taki integracyjny, taki bożonarodzeniowy, który jakby to wszystkich tych ludzi łączy, czy to jest niepełnosprawnych, czy tych, którzy mają różnego rodzaju kłopoty życiowe i znaleźli się w naszych jednostkach ochotniczych hutów pracy, czy z gimnazjum. Tutaj jest takie po prostu śpiewanie wspólne. Zresztą atmosfera na sali, która tu panowała, wskazywała na to, że udało nam się ten cel osiągnąć, bo zarówno śpiewy odbywały się na scenie, jak i na widowni. To wyjątkowy konkurs, bo tak jak już pan wspomniał, świąteczny, piosenek świątecznych, bożonarodzeniowych, za rok 10. edycja. Czy już dzisiaj myśli się o wyjątkowej jubileuszu? No, chcielibyśmy. Mamy nadzieję, że on się odbędzie, bo to też zależy od wielu czynników. No, myślimy, że nasz partner to na to się zgodzi, ale też, żeby takie piękne nagrody, które dziś otrzymały zespoły, zarówno soliści, jak i całe grupy, to są rezultatem współpracy z różnymi pozyskiwanymi od sponsorów. Jeżeli znajdą się, dali bym chcieli nas sponsorować, to nie ma problemu, żebyśmy ten konkurs zrealizowali, bo to jest jednak ogrom organizacyjny, szczególnie chcielibyśmy, żeby jak najwięcej zespołów, co nam w tym roku się udało, otrzymało te nagrody, chociaż nie główne, to przynajmniej takie wyróżnienia, żeby czuli się docenieni, że ten ich wysiłek nie poszedł na marne. No tak mam nadzieję, że jak w tym roku, tak samo prezydent miasta Starogardu Gdańskiego, czy gmina wiejska Starogard, komendant główny, duszpasterz, którzy co roku nas wspierają finansowo i pozwalają na ufundowanie takich, a nie innych nagród. W 10. edycji też wezmę udział, a może i się powiększy ta liczba tych sponsorów, którym to się zacznie podobać, bo może mogę powiedzieć, co się cieszę, może to brzmi tak jakoś nie w tym momencie, ale też widownia, która tutaj była obecna, nie tylko zespoły, ale ludzie z miasta, to może też dzięki i tu współpracy z prasą, z portalami internetowymi, no między innymi państwa, no tak muszę to powiedzieć, czy tym patronatem medialnym, czy dzięki drukarni pana Budy, który wydrukowano piękne plakaty informujące o konkursie, to też wpłynęło na to, że no, było tak jak było. Myślę, że się podobało. Młodzi artyści chętnie śpiewają utwory świąteczne. No chętnie. No, przynajmniej ci, co przyjeżdżają, to chcą śpiewać, bo nie każdy czuje się i chce śpiewać. No, tutaj widzieliśmy, że nawet poza konkursem przyjechała i wystąpiła, bo chciała się zaprezentować tu jedna osoba. Są takie lata, no w tym roku tego nie było, bo występował ten zespół szkoły muzycznej w Gdańsku, że w przerwie obrad, czekając na wynik komisji, młodzież sama spontanicznie opanowywała scenę i śpiewała po prostu, no sama kolędy. No to świadczy o tym, że jednak chcą i potrafią.